Dzień dobry. Na pewno wszyscy Państwo słyszeli o cudownych zdaniach Juliana Tuwima: kobyła ma mały bok, albo muzo raz daj jad za rozum. Tym, którzy nie słyszeli, wyjaśniam, że ich cudowność polega na tym, że czytane wprost i w spak brzmią identycznie. Na tym właśnie polega palindrom i chcę, żebyście Państwo na tuwimowskie wyżyny się wspięli i stworzyli swoje własne palindromy. Na tym polega dzisiejsze zadanie. Palindrom może być króciutki, taki jak oko albo zes, albo troszeczkę dłuższy, na przykład rotor, a może komuś uda się jeszcze dłuższy, może komuś wyjdzie coś głupiego, coś bardzo głupiego, coś obraźliwego, albo nawet lekko rasistowskiego, to tym razem przymkniemy oko i nie będziemy się obrażać. Zadanie nie jest łatwe, wiem, ale zapewniam, że już po kilku, no może po kilkunastu godzinach intensywnych prób, palindromy układają się same. Żeby Państwa zachęcić, pokażę mój pierwszy palindrom. Wyglądał tak. Drugi był niewiele sensowniejszy. A ja jestem bardzo, bardzo ciekaw, co Państwo wypalindromują. Czas start, werdykt w niedzielę o godzinie 22, a potem nagrody od księżnicy i następna zabawa już w poniedziałek o 10 rano.